Siemanko, z tej strony Jaro. Witajcie na nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zaprezentuję się wam to troszeczkę z innej strony, a mianowicie ze strony kulinarnej. Pokażę wam taki posiłek przetreningowy, który kiedyś jadłem dosyć często, nie? Można to też uznać za posiłek taki w ciągu dnia normalny, żeby sobie zjeść. Wiadomo, trzeba sobie urozmaicić jedzenie, żeby też było smacznie, zdrowo, nie? Ale ogólnie będzie to taka, można powiedzieć, nowa seria na tym kanale. Może od czasu do czasu będę wstawiał takie odcinki, takie moje pomysły, przepisy na trening, na po prostu takie posiłki. Trzeba być wybitnym kucharzem czy tam szefem kuchni. Ogólnie bardzo proste przepisy według mnie. Także zaraz wam wszystko tutaj pokażę. Więc lecimy z odcinkiem. A więc tak, potrzebujemy na dzisiejszy posiłeczek takie składniki. No, odżyweczka białkowa, jogurt naturalny, największy preferuję, 400 gramów. Tu mamy płatki kukurydziane, jeden banan, cynamon, no i wszystko ładujemy do miski, także lecimy do wykonania. To tak, na początku musimy mieć najlepiej jakąś, nie wiem, inną miseczkę, czy to jest shaker, nie? Otwieramy jogurt i zalewamy do shakera cały. Ja sobie łyżką pomogę. Dobra, cały ogórcik, najlepiej, żeby dużo masy było, nie? Zalewamy do shakera. I wiadomo, jogurt ma mało białka, dlatego potrzebujemy odżywki białkowej, żeby to nabić. I za chwilę dodam jedną miarkę po prostu, jedną, żeby za dużo po prostu nie było, bo jak bym dodał dwie, to według mnie by było za gęste już, więc lepiej jedną dodać. Także już jogurt uzupełniłem. No i bierzemy odżyweczkę białkową. Jedna miareczka ląduje. Ok, mamy. Teraz musimy to wybełtać, także trzeba to wymieszać. Jak się to wszystko zrobi, to lecimy dalej do kolejnych etapów. No i dobra, ja już tu sobie wybełtałem i to do takiego momentu robimy, aż ta masa będzie dosyć, jak tu widać, o, jak tu będzie taka dosyć, nie wiem, o, taka, żeby płynna była, nie, za gęste też nie może być, bo po prostu za dużo będzie białka, nie, ale ogólnie masa ma być dosyć płynna, to jest istotne. Bierzemy michę i wsypujemy płatki. O, ja to zawsze na oko ładuję, także nie liczę tego za bardzo. Także ładujemy płatki. To też, żeby za dużo nie było, nie? O. O, tyle mi się wydaje, że starczy. No i kolejno ładujemy tą masę, którą żeśmy wybełtali do miski. I elegancko, jak widać, zakryło. Także będzie bardzo smaczne. Więc to już zakryło. No i też powinniśmy to wymieszać, żeby płatki się stegowały z tą masą, którą tutaj wlałem. Dobra, no nie może się marnować oczywiście, nie?
naszą białko teraz kosztuje, kurwa, i jogurcik, nie? Także wszystko wlewamy elegancko, no i dobra, teraz trzeba to zamieszać, nie? Żeby wszystkie płateczki się elegancko zrobiły z naszą masą. Także to jest ważne. No. No tutaj trochę zamieszamy. No widać, elegancko już się zrobiło. Płatków też nie może za dużo być. Ja nawet i powiem wam, że dałem nadmiar, bo jest więcej płatków, ale to dobrze, bo węgli też powinno być co niemiara, żeby paliwo było na treningu. Więc no czasami za dużo i może i lepiej. To najwyżej więcej jogurtu dodać. O. No także już elegancko się zrobiło. Dobra. O. Wydaje mi się, że chyba dobrze wymieszałem, także lecimy do kolejnego etapu. No i w kolejnym etapie kroimy banana. Ja już go obrałem. Że pokroimy banana. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze tą końcówkę ucinam. Nie wiem dlaczego, to z przodu, z tyłu nie, ale zawsze mi rodzice mówili, że tego się nie je, bo tam jakieś czarne rodniki. Nie wiem jakie jest wasze zdanie na ten temat. Napiszcie w komentarzu, czy wy tą końcówkę z przodu ucinacie, czy to jecie całe. Ja to zawsze, nie wiem, ucinałem, nie? Jak tak gadali mi. Także kroimy bananika na takie plasterki. No dobra. Taką mamy, to sobie zjem. Dobra, mamy pokrojone. Bierzemy michę. Micha jest dosyć szeroka. Więc kładziemy banana. Obciętego. No, o tako. Wedle uznania, ile chcecie plastrów, tyle kładziecie. O tak, żeby wyglądało. No i dobra, to już mamy część gotową. O kurwa, zaraz by mi się wylało, ale chciałem wam pokazać, nie? No, już mamy część gotową, także lecimy dalej. No i jak już mamy zrobione, tak jak widać, nie mogę wam zobaczyć, o, albo tak wam pokażę, o. Już mamy tak zrobione, to wsadzamy to do lodówki na około 15 minut, żeby te wszystkie rzeczy się stegowały. Nie wiem, jakby tam wam ująć to słowami. Po prostu, żeby to trochę zmarzło, zamarzło, nie? No i po 15 minutach wyciągamy posiłek i lecimy dalej. Ja już wsadziłem, także czekamy 15 minut i możemy wyciągać. No i na sam koniec, aby dopieścić smak, ładujemy cynamon. Z cynamonem jest perfekt, mówię wam.
tak, żeby nie za dużo też było. O kurde. No to chyba mi się sypnęło. Dobra, później się wytrz. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Będzie. Będzie, będzie. Także tak to wygląda. Posiłeczek gotowy. I można oszamać. No i po całym etapie pora na degustację. O. Wasze zdrówko. No powiem wam normalnie uczucie, jakby mi kobitka opierdalała torpedę. No normalnie piechotka, powiem wam, że musicie spróbować. Makro nie wiem dokładnie jakie jest, ale białka będzie dużo, dlatego że była ogólnie miarka i jeszcze jogurt, więc z 50 gramów nie mniej nie będzie, może 40-50 węgli. No ze stówki na pewno nie będzie, ale 60-70 według mnie na pewno będzie. Natomiast tłuszczu będzie bardzo mało, bo jest banan, jest subłatki, jogurt. Bardzo mało tłuszczu będzie. No śladowe ilości, więc może 10 gramów, 15, coś takiego. Także ja na razie to odłożę. Więc tak jak widzicie, posiłek mi się udał. Według mnie musicie sami spróbować na własnej skórze, jak czy to wam będzie smakować. Każdy smak białka raczej podpasuje według mnie, nie? Ja mam kokosowy i jest perfekt. Także oczekujcie na kolejne jakieś tam kulinarne moje dziwadła. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Także jak wam się podobało, like, chcecie więcej, wiadomo, zostawcie lajka i tyle na dzisiaj. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Strzała, yo!